Dzień dobry, Dorota Zawadzka. Temat dzisiejszego webinaru: inteligencja emocjonalna, mądre emocje, jak stosować trening inteligencji emocjonalnej. Otóż inteligencja emocjonalna to jest rozpoznawanie i rozumienie w sobie i w innych ludziach emocji. Proste. Okazuje się, że wszystkie największe kariery światowe, wszystkich największych biznesmenów i ludzi, którzy są wizjonerami tego świata, oparte są nie tylko o inteligencję racjonalną, ale przede wszystkim o inteligencję emocjonalną. Inteligencja emocjonalna opiera się na emocjach. Te emocje to jest to coś, co powstaje w nas na skutek oddziaływania różnego rodzaju bodźców z zewnątrz, ale i z wewnątrz. Bardzo często pytają ludzie, które emocje są dobre, a które złe, które są potrzebne, a które są niepotrzebne. W kontekście inteligencji emocjonalnej warto zapamiętać, że wszystkie są niezbędne. Trzeba wiedzieć tylko, jak to nazwać, skąd to się wzięło, dlaczego się pojawiło i co możemy z tym zrobić. Inteligencję emocjonalną można opisać niejako w 5 sferach. Pierwsza to jest rozpoznawanie emocji. Druga, kierowanie nimi. Kolejna, motywacja, taka wewnętrzna motywacja. Dalej mówimy o empatii i na końcu o relacjach, o zaczynaniu relacji i utrzymywaniu relacji. Na inteligencję emocjonalną możemy spojrzeć jeszcze z innej strony. Możemy spojrzeć na to, w jaki sposób regulujemy emocje ze względu na samego siebie. Po pierwsze, mówimy wtedy o samowiedzy. Po drugie, o samoocenie, a po trzecie, o samoregulacji. Drugi sposób spojrzenia to jest moje relacje z innymi ludźmi. I tutaj mamy empatię, o której już mówiłam, mamy asertywność, o której mówiłam, mamy też przywództwo, czy jestem charyzmatyczny. I na koniec kilka ćwiczeń, które sami możecie codziennie praktykować po to, żeby być bardziej świadomym siebie. Po pierwsze, stwórzcie sobie własny słownik własnych emocji. Drugie ćwiczenie, które jest bardzo ważne, przyglądaj się innym ludziom. Baw się w taką zabawę, którą czasami można widzieć w filmach, że siedzą ludzie w kawiarni i zastanawiają się, o czym dwie osoby rozmawiają. Kolejne ćwiczenie, które jest też fajne i ważne, to jest trenowanie na przykład publicznych wystąpień. Zadbajcie o to, zadbajcie o siebie, zadbajcie o swój dobrostan, ponieważ życie mamy jedno, to należy je przeżyć w zgodzie ze sobą, z taką umiejętnością dobrego, szczęśliwego życia. Mam nadzieję, że wzbudziłam w Was pozytywne emocje, a to, co mówiłam, było jasne i klarowne. Do zobaczenia.